Państwa gościa. To program Minęła 20, który z prawdziwą przyjemnością Państwu dziś polecam. Zaczynamy. In August of 1944, Jerusalem Avenue was one of the main roads running east and west through the city. Control of that road was crucially important to both sides in the battle for Warsaw. Every day the enemy forces knocked them down again and again and again. Then the Poles dug a trench. Finally, they built a barricade, and the brave Polish fighters began to flow across Jerusalem Avenue. Never ceased its relentless assault on that small outpost of civilization. And the Poles never ceased its defense. Those heroes remind us that the West was saved with the blood of patriots. And that every foot of ground and every last inch of civilization is worth defending with your life. So together, let us all fight like the Poles, for family, for freedom, for country, and for God. Można mówić, panie generale, i będziemy mówić. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam państwu państwa i moich gości. W studiu w Poznaniu pan generał Jan Podchorski, uczestnik Powstania Warszawskiego i konspiracji antykomunistycznej. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór. W studiu w Warszawie generał Wacław Sikorski, pseudonim Bocian, członek AK i WiN, powstaniec warszawski, więzień polityczny PRL. Dobry wieczór, panie generale. Hanna Szczepanowska, pseudonim Heban, również w naszym studiu w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę państwa, pytania o to, jak państwo wspominają powstanie warszawskie, z całą pewnością padną, ale chciałbym państwa zapytać nieco inaczej. Jaka idea wam wtedy przyświecała? No i ja jestem wychowana przez ojca, który był żołnierzem z pierwszej kompanii kadrowej. I ofiara dla ojczyzny była zawsze myślą prowadzącą i kształtującą moją osobowość. Dlatego ja zaczynałam swoją walkę z okupantem, odkąd byliśmy pod okupacją niemiecką, czyli jak miałam 10 lat. Wiedziałam jedno, że wszystko trzeba zrobić, żeby Polskę bronić przed zniewoleniem i ocalić wartości, które reprezentują naród polski i pozwalają nam się rozbudować, rozwijać. Przysięgę składała pani kiedy? Oczywiście. Najpierw przyrzeczenie harcerskie, służyć Bogu i Polsce całym życiem, i to jest dla mnie święte. A pół roku przed powstaniem składałam przysięgę żołnierza Armii Krajowej w zgrupowaniu Żywiciel. Panie generale, przenieśmy się do Poznania. Pytam o ideę. Jaka to była idea? Idea to, jeśli chodzi o Warszawę, pokazanie, że Polska nie zginęła, a Warszawa jako stolica powinna stawić czoła. To jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o walkę, to Polacy, a my Poznaniacy, szczególnie nie lubiliśmy zaborców. Panie generale? Pana jest taka historia, że ja mniej więcej to, co pani powiedziała, nie będę powtarzał, ale jest taka historia, że ja, proszę panów, do AK trafiłem przez przypadek. Wie pan jaki przypadek? Jaki to był przypadek? Bo moja mama była w AK. A ja byłem młody chłopak, miałem 14 lat, 13, i do mamy przychodzili bardzo często w nocy, a mieszkałem na Pelsowiźnie, tu gdzie FSO teraz jest. I proszę panów, była taka chwila, że przychodzili do mamy i brali łopaty po coś, a ja byłem w łóżku w nocy 12. I ja mówię tak, no to co się stało? Co oni przychodzą dwa razy w tygodniu, trzy razy w miesiącu i łopaty biorą?
A mama się pyta, no to co dzisiaj, gdzie będziecie robić? A u was w ogrodzie będziemy kopać. A to była ulica Jabłonowska. Wie pan, był widoczny Żoliborz za Wisłą. Myśmy mieli lornetkę dużą, żeśmy patrzyli na powstanie. A w moim domu było proszę pana, punkt sanitarny na Kostki, w którym ja byłem. Moja mama była w AK. Siedziała moja mama, też wyrok miała, u mnie cała rodzina siedziała. Mama miała wyrok, ja miałem wyrok, ja największy miałem wyrok, wujek, ciotka, wszyscy siedzieli w mojej rodzinie. Panie generale, ale to pan był skazany na karę śmierci. Ja byłem skazany na karę śmierci, ja najwyższy wyrok dostałem z tych wszystkich moich. I proszę panów, była taka historia, że w nocy przyszły łopaty. Mama dała im kluczyk, bo to był dom, proszę pana, sukcesorów dwóch sukcesorów. Jeden z tych z braci był szefem, był komendantem 18 posterunku policji na ulicy Toruńskiej i on tam mieszkał. On zresztą zginął w Katyniu później, ja nawet pisałem o nim. I proszę panów, była taka historia, że widział łopaty, po co? To ja powiedziałem, wie pan, w nocy mama mówi, co się stało? Ja mówię, mamo, ja muszę iść, przepraszam, powiem tak jak było. Mamo, ja muszę iść kupę zrobić. Boże, to teraz, a ubikacji nie było, bo to nie był dom skanalizowany, jednopiętrowy. Były proszę pana, ubikacje między komórkami, tylko wydzielone, każdy miał swoją kabinę, tam czterech lokatorów tylko było. I proszę panu, ja zamiast, mama mówi, to bez kluczy i leć. A ja poleciałem i zacząłem się przyglądać, co oni na tym ogrodzie robią, bo oni powiedzieli, że będą w ogrodzie dzisiaj kopać. Oni zauważyli, że ja podglądam. Ja wychodzę z tej ubikacji, nic nie robiłem, tylko już wychodzę, to mnie zawołali, proszę panu. Zawołali mnie, no i powiedzieli, Waciu, nie wolno nic powiedzieć, co tu robiliśmy. Dół wykopali i broń. Zakupowali broń w 40 roku. Zakupowali broń, granaty, karabiny, oliwili szmatami, owinali i zakopywali to. No to będziesz nam pomagał. Ja się im pomagać, wie pan. Pomagałem im, to mi powiedzieli, Waciu, czy ty wiesz, że ty jesteś, bo to ZWZ jeszcze było wtedy. ZWZ przerabiało się na AK. Na Armię Krajową. Tak, na Armię Krajową. I proszę panów, i była tak stara, no to widzisz, tylko nie wolno ci pamiętać, żebyś nikomu nie mówił. A wszyscy, co tam kopali, to ja mam nazwiska, znajomi moi. I proszę panów, była taka historia, że no to wiesz, jesteś od dzisiaj członkiem AK. Niech będzie. Wybierz sobie pseudonim. To ja sobie myślę, jaki tu pseudonim wybrać. A przede mną, wie pan, jak się patrzyło na Żoliborz, to po lewej stronie była taka sadzawka. I tam przylatywały dwa bociany. Co dzień wieczorem na kolację, tam kumkały żaby. Ja się tym bocianom przyglądałem. I proszę pana, i zostałem bocianem. Powiedziałem, to bocian i zostałem bocianem, proszę pana. No i widzi pan, ja byłem na Pradze w AK. Byłem 6. obwód akowski, szefem był pan Urąbski major, bardzo przyjemny pan, siedział w więzieniu ze mną też. Proszę pana, i mój wujek, który był dowódcą tej grupy, proszę pana, a później mój wujek był dowódcą PKB Start. Start PKB, wie pan, że Start to akowska organizacja. I proszę panów, i była taka historia, że no zostałem tym akowcem. I proszę pana, mnie używali, a jeżeli ja byłem chłopak, miałem wtedy ile? 13-14 lat, a wyglądałem na 8. To oni mnie przywiązali, byłem takim łącznikiem. Ja to mówiłem gońcem, ale to ładniej wygląda łącznikiem. I pamiętam, w zimę to było, w 42 roku albo w trzecim, do paska w styczniu albo w lutym. W lutym chyba to pod koniec przywiązali jakąś paczkę. Ja tą paczkę miałem dostarczyć na ulicę Kobielską, wiedziałem gdzie. I proszę pana, pech chciał, że Niemcy zatrzymali tramwaj na Zamojskiego ulicy naprzeciwko Wedla i wszystkich ludzi wygarniali i do but wsadzali. No i ja stoję w tej kolejce, a pod spodem mam to akowskie pocztę wiozę. Cholera, mówię, no to co ja, a mnie powiedzieli, że jak zobaczysz Niemców, a będą jakieś arszany, to masz wyrzucić, tylko tak, żeby nikt nie widział. A ja nie mogłem wyrzucić, bo mnie z tramwaju wyciągnęli. I proszę pana, ja stoję w takiej kolejce. I zwraca się do mnie Niemiec, a ty co tu robisz? A ja taki chłopaczek byłem, chudy, wie pan, nie pokaże. A ty co tutaj robisz w tym, jedziesz? Ja mówię, jadę do cioci na obiad, bo mama chora jest, jadę do cioci. No to na obiad jest tak. Zawołał Niemca, który był w obstawie tam tego rejonu, bo była budy stałe i Niemcy wyciągali z tramwaj. I proszę pana, i do mnie mówi, tego Niemca zawołał po niemiecku, a ten co ze mną robił, to był Ślązak, wie pan, który po polsku nieźle mówił, ale łamaną taką polszczyzną. Zawołał tego Niemca, wyrzuć go, on jest niepotrzebny. I mnie wyrzucili z tej kolejki, wie pan. Ja uciekłem wtedy. Ja dowiozłem, poszedłem na Kobielską ulicę, tylko uciekłem. I proszę pana,
to były straszne rzeczy się działy. Przecież, wie pan, ja dzisiaj jak patrzę w telewizję i widzę, proszę pana, jak się mówi do Niemców, naziści, ja nie uznaję. Dla mnie są Niemcy, dla mnie nazistów nie ma. Dla mnie są Niemcy, wie pan. Bo, proszę pana, co za naziści? Oni teraz mówią, że naziści to byli nie Niemcy, Niemcy to porządni ludzie byli, a naziści tylko byli źli. Dla mnie to wszyscy Niemcy byli, nie ma nazistów. I proszę panów, no i tak doczekałem do powstania. Powstanie na Pradze, pan przecież doskonale się orientuje, było nieudane. Tam trwało to powstanie 3 dni. W naszym domu był punkt sanitarny, w którym moja mama dowodziła tym punktem. A kiedy pan generał dowiedział się o powstaniu, o jego wybuchu? Proszę? Kiedy pan dowiedział się o tym, że powstanie wybuchnie? Parę godzin wcześniej. Parę godzin wcześniej, bo proszę panu, no parę godzin dosłownie w tym samym dniu prawie. Myśmy przyglądali się później przez Rolnerckie na Żoliborz, bo proszę pana, Jabłonowska ulica to takim ukosem szła i dochodziła do ulicy Modlińskiej przy stacji kolejowej wąskotorowej kolejki Pelcowizna. Tam były 3 takie stacje, od mostu Kerbedzia ta kolejka odchodziła, jechała przez Golędzinu, była pierwsza stacja Golędzinu, druga była Śliwice, trzecia była Pelcowizna, a później był Żerań, Henryków, Buchni i do Jabłonny ta kolejka chodziła. Cały czas chodziła w czasie okupacji. I proszę panu, i wtedy myśmy się dowiedzieli. Tylko, że a pani kiedy się dowiedziała? Właśnie. Ja byłam łącznikiem 244 plutonu zgrupowania Żywiciel. Byłam wcześniej zmobilizowana na Żoliborzu, na Tucholskiej pod 27. I nocowałam na schodach drewnianych prowadzących do rusznikarza na poddaszu. I na tych schodach spałam. I przybiegł w nocy, podczas godziny policyjnej, przybiegł goniec i mówi: Pod rozkaz wydany, jutro zaczynamy powstanie, jak się skończy godzina policyjna, lecisz natychmiast do chłopaków i zawiadamiasz. Wobec tego poczekałam do tej 7 rano, jak się skończyła godzina policyjna i biegiem po całej Warszawie, ale naprawdę po całej, na Grochowie, na Szczęśliwicach, na Powiślu, wszędzie rozrzuceni byli chłopcy z naszego plutonu. I na samym końcu przybiegłam do domu i wzięłam przygotowaną apteczkę, bo miałam w zasadzie przygotowana byłam do służby sanitarnej. I mama mi podała rękę do pocałowania, nawet jej powieka nie drgnęła, nawet łezka nie poleciała. Pożegnała się ze mną, jakbym szła do szkoły. I jak po wielu latach spotkałam się z matką i sama już byłam matką i mówię, jak się czułaś, jak żeś swoją 15-letnią jedynaczkę żegnała idącą na wojnę. A moja mama mówi, po pierwsze byłam dumna, a po drugie zawsze mówiłam, że dzieci nie są moją prywatną własnością, tylko Polski i oddaję się jak potrzeba. I dziwię się, że takie głupie pytania stawiasz. Tak się zaczynało moje powstanie. Panie generale, a pańskie powstanie w którym momencie się zaczęło? Moje powstanie to jest nietypowe, ponieważ ja od 1938 roku już jako pogranicznik współdziałałem z dwójką w tępieniu 5. kolumny. Kariera moja to taka typowo zbójecko-wojskowa. Kampania 39, obóz jeniecki, parę ucieczek z gestapo, ucieczka z Wrocławia, prawda, też z Breslau, przepraszam, powinienem powiedzieć ówczesną nazwę. Same ucieczki i działalność w Generalnej Guberni. W Guberni, prawda, w okolicach Grójca współdziałałem w wykonywaniu w grupie strzelców wyborowych, zrzuty, odbiór zrzutów, no i ochotnik do walki dywersyjnej w Borach Tucholskich. Jechałem na ostatnie egzaminy 28 lipca z Grójca do Warszawy, no i dowiedziałem się o powstaniu od kolegów pierwszego, czyli od pierwszego. Z miejsca włączyliśmy się. Chciałem zrezygnować z egzaminów, zmuszony przez kolegów. No i
po dwóch, trzech dniach po egzaminach zgłosiłem się u mojego pułkownika. Jakoś mu podpadłem, dostałem grupę szturmową. No i tak się zaczęło całe powstanie. Moje powstanie mój udział w powstaniu liczy 70 dni. Jak profesor Kurtyka, gdy był w Poznaniu na odczycie w innej, w zbliżonej powstańczej, prawda, sprawie, no, jak się dowiedział ode mnie, gdzie byłem, mówię, że byłem, że moje powstanie trochę inaczej, mówię, trwało, panie profesorze, ja miałem 70. Oto pan był, bo byłem w tym batalionie osłonowym, wymówionym umową o zaprzestaniu walk. Było nas 340, moja legitymacja pokazana w 83 roku po rozluźnieniu i po stanie wojennym, kiedy zaczęły powstawać organizacje powstańcze czy kombatanckie, pokazana w batalionie Miłosz, obejrzana przez pułkownika Perzyńskiego. Tych legitymacji było w powstaniu na 11 tysięcy, tylko 340. Mówi, lepiej tej organizacji, tej legitymacji nie pokazywać. Pieczątka Narodowych Sił Zbrojnych, Związku, pieczątka AK i pieczątka niemiecka Policji Porządkowej, którą było te 340 legitymacji powstańczych ostemplowane. Także jako ostatni wychodziliśmy, nadzorowaliśmy wyjście i tak dalej. Z powstania miałem wyjść dalej docelowo, podobnie jak Brygada Świętokrzyska, prawda, w Bory Tucholskie. Okazało się, że była pewna pomyłka, bo w okrążeniu Warszawy działali także Węgrzy, ale to było tylko do 26 sierpnia, a nasze dowództwo nie wiedziało o tym i otrzymałem pluton w pełni i dobrze wyposażony, prawda, żeby się przebić w kierunku na Siekierki, tam gdzie byli Niemcy, gdzie byli Węgrzy. No i naturalnie partyzantka, a docelowo te Bory Tucholskie w związku z tą. No i tak się sprawa, jeśli chodzi o powstanie, miała. Także w powstaniu byłem przez przypadek. W powstaniu jako prawowierny Wielkopolanin, kapral z cenzusem, nie pchałem się do żadnej podróżówki, bez matury, a maturę dopiero składałem w Grójcu, ponieważ przed wojną skończyłem pierwszą licealną i wówczas mam dwie szkoły ciszewne. No a przed wojną tak czy tak przeszliśmy pełne przeszkolenie bojowe w przysposobieniu wojskowym. Byłem dobrym strzelcem. Także w czasie okupacji, w czasie powstania, w dniach wolnych, bo służby co drugi dzień mniej więcej mieliśmy pełną i na zewnątrz, w zenie patrolową, z moim przyjacielem z ławy szkolnej chodziliśmy na wyłapywanie gołębiarzy, ponieważ nasza siedziba mieściła się na ulicy Trzockiego, mieliśmy rejon aż do Arbejzantu na Małochowskiego, no to tak
mój przyjaciel, również dobry, również strzelec wyborowy, no, pierwszego Niemca, to pierwszy Niemiec, to się zwinął mu, strzelając z arbajzantów, z tych gmachów, tam arbajzanty do łazika niemieckiego. Widziałem tylko, jak się zwinął przez. Tak. Ostatni wypad na strzelca wyborowego w pierwszych dniach września, no, został przerwany atakiem Goliatów, prawda? Strzelec wyborowy mieszczący się w pałacu Raczyńskich na Trauta, prawda? Miał wyłożoną broń, broń był szybko strzelny. Myśmy byli w banku handlowym za kolumną. On był tak wstrzelany i tak dobrze obserwował, że mój przyjaciel ledwo się z prawej strony kolumny pokazał, już był trafiony. Panie generale, ja pozwoli pan, że na moment przeniesiemy się do Warszawy z powrotem do studia i chciałbym zapytać, bo pan generał wspominał o przyjaciołach. Ja rozumiem, że to były przyjaźni, które nawiązywały się jeszcze i w czasach szkolnych, i w czasach chociażby Szarych Szeregów, i później już podczas powstania. Chciałbym zapytać też o przyjaźń i nastawienie ludności cywilnej do powstańców. To jest temat... W pierwszej chwili bardzo przyjazne, ale w drugiej części powstania połowę... Początku do końca. Panie generale, to skupmy się w takim razie na tej pierwszej części. Jak było z tą pierwszą częścią? Czy rzeczywiście pani też by podzieliła ten okres na pierwszą część, drugą część? Czy potraktujemy ten okres jako jeden czas? Okres powstania? Nie, to jest jeden z całą pewnością i to w dodatku bardzo mnie boli, jak ktoś o dramacie opowiada, ponieważ ja pamiętam, nie widziałam, żeby ktoś płakał, natomiast pamiętam bardzo dużo radości. Na ulicach, wśród kolegów, wszędzie. Tu zresztą żeśmy codziennie wieczorem pod Prudencjalem śpiewali piosenki harcerskie, one nas ładowały. I teraz ja powiem coś na temat piosenek, bo jeśli wolno, bo to jest bardzo, bardzo ważna wartość. Tu pod tym domem, gdzie jesteśmy, pamiętam, jak wieczorem brałam udział w caprzyku wieczornym, gdzie żołnierze nasi stali w kolumnie i dostali rozkaz, że nazajutrz rano o 4 jest powódka, bo idą na pierwszą linię. W związku z tym wysłuchali rozkazu, po czym odśpiewali o Panie Boże, Ojcze nasz w opiece swej nas miej. I śpiewali bardzo głośno, bardzo równo, bardzo żarliwie. I do dzisiaj, jak tędy przechodzę, to pamiętam to śpiewanie, które wspólne, żarliwe śpiewanie, które powoduje, że ludzie są jednością, że buduje się w nich wspólnota, siła do walki i wiara w zwycięstwo. I dlatego wszystkim spośród młodzieży opowiadam, śpiewajcie razem, głośno śpiewajcie. To daje siłę i poczucie jedności. To poczułam tutaj na Placu Napoleona. Natomiast mówiąc o ludności cywilnej, to powiem, że na początku ludność była dla nas bardzo serdeczna. W każdym, póki jeszcze domy stały, to w każdej bramie był kocioł z zupą. To nam dziękowali, to się za nas modlili, to nam tam coś chwalili. Było dużo entuzjazmu. Nic dziwnego, że ten entuzjazm gasł. Dlatego, że sytuacja była jaka była i nasze możliwości były ograniczone. Wobec tego, kiedy podpisana była kapitulacja i nas formowano do wymarszu. Do obozu? Do obozów jenieckich, tak. Na Złotej nas formowano i mieliśmy poczucie, aha, ponieważ zaczęli nam wymyślać ludność cywilna. Już miała o wszystko pretensje do nas, że przez Warszawę, Warszawa spalona przez nas.
I to się czuło wśród ludności cywilnej, tą wielką niechęć do nas. I myśmy bardzo się tego bali, że będziemy maszerować przez Warszawę, a spotkamy się z ludnością cywilną, a jeżeli oni zaczną na nas krzyczeć albo rzucać cegłami, albo pluć, a Niemcy to zobaczą, to co będzie z naszym honorem, co będzie z naszą godnością. I to przeżyliśmy bardzo. Wyruszył tu ta kolumna, w której ja byłam na Złotej i nad kinem Palladium stał ksiądz i nas błogosławił. Poczuliśmy się mocniejsi i maszerujemy. A musztra była rewelacyjna. Lewa, lewa, nie każdy tego pilnował. Niesamowicie mocno. I tak żeśmy szli, ta Złota była długa, tam gdzie stoi teraz Pałac Kultury. Całą tę Złotą w perspektywie można było bardzo daleko zobaczyć. I idziemy kawałek, maszerujemy w tej wielkiej dyscyplinie wojskowej i z daleka widzimy, z dwóch stron stoi ludność cywilna. I myślimy, Jezu, zbliża się, Niemcy nas tu eskortują. A jak ta ludność cywilna zacznie nam wymyślać, co się to będzie działo. Ale my twardo, lewa, 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 nikomu się nie pomyliło. Maszerujemy, zbliżamy się, a ludność cywilna nam dziękuje. Nas błogosławi, modli się. I tak żeśmy przemaszerowali ludność cywilną. I doszliśmy do placu Narutowicza, tam żeśmy w domu akademickim broń rzucali. Ja oczywiście broni nie miałam, ale jak żeśmy się z Niemcami po piętrach ganiali na widok pod ósmym, to znalazłam magnet Hitlerjugend, więc uważałam, że to miałam też broń. Wszyscy żeśmy z tą bronią przyszli na ten plac Narutowicza. Tam w domu akademickim zrzucało się to żelastwo. Wychodziliśmy drugą stroną. I okazuje się, że my już nie czujemy się żołnierzami, ani musztry, ani godności wojskowej. Dopiero wtedy zobaczyłam, co to jest żołnierz z bronią i bez broni. I już nie ma lewa, lewa, tylko się wleczemy. I dwie osoby wzięłam pod rękę, szłam i spałam. I nagle ktoś mnie budzi i parzy mnie w rękę. Ludność cywilna gotuje nam zupy. Parzą mnie garnkiem z zupą i mówią, nie śpi, jedz, jedz. Jeszcze wtedy o nas dbali i myśleli, jaka nas czeka przyszłość. Panie generale, powstanie warszawskie padło, to prawda. Ono być może mogłoby się inaczej potoczyć. Być może. Tego ani nie potwierdzimy w tej chwili, ani nie zaweryfikujemy. Natomiast jest faktem, że dla jednych to powstanie się skończyło, dla innych to była kontynuacja w dalszym ciągu walki. Tak, tak. Proszę panów, jest taka historia, że pan wie, na Pradze, po stronie tej, to powstanie trwało krótko. W moim domu był punkt sanitarnakowski, w którym prowadziła moja mama. Moja mama była cały czas taka. I proszę panów, po trzech dniach musieliśmy uciekać, bo jak się Niemcy dowiedzą, że to był punkt sanitarnaka, no to nas od razu aresztują Niemcy. I myśmy uciekli, proszę pana, wtedy z mamą, z tatą, to wołki, gdzieśmy uciekli do Choszczówki, pod Warszawę, do Choszczówki, bo tam mieszkała moja babcia, która zresztą siedziała za komunistów w więzieniu, wie pan. Miała około 80 lat i ją posadzili, proszę pana, za współpracę z winem, tą babcię moją. I proszę pana, była taka historia, że ta babcia w książce, mam książkę, wydaną przez UB, książka, która była tajna z numerem i jest napisane o mojej babci, jak się nazywała, że mieszkała w Choszczówce i że była szpiegiem amerykańskim i była analfabetką. Szpieg analfabeta, wie pan, babcia. I proszę panów, myśmy tam i myśmy w Choszczówce doczekali tak zwanego wyzwolenia. To nastąpiło gdzieś w październiku dopiero. Żeśmy uciekali przez pola, tam żeśmy zobaczyli pierwsze te jednostki tej Armii Polskiej, tej ludowej, wie pan. I proszę panów, żeśmy od Radzymina na Pragę szli piechotą, a Niemcy cały czas w Warszawie. A my do domu nie mogliśmy wrócić, bo Niemcy spalili nas. Panie generale, a to pańskie wyzwolenie. Ile czasu trwało? To znaczy,
W czasie okupacji? Nie, już. Znaczy, pytanie, o której okupacji mówimy. Czy mówimy o okupacji niemieckiej, czy mówimy o okupacji sowieckiej? Dlatego chciałbym zapytać, ile to pseudo-wyzwolenie w pana przypadku trwało? Kiedy pana zamknęli? Zapytam wprost. Proszę panów, mnie zamknęli na karę śmierci. Mnie skazali komuniści, a mnie powołali do wojska. W 1944 roku, w październiku, powołali mnie do wojska. Byłem najmłodszym rocznikiem powołany do wojska. Było tam ileś roczników, a mój był najmłodszy. I proszę pana, mnie drapnęli do wojska, ludowego wojska. I proszę panów, i była taka historia, że ja byłem najmłodszym rocznikiem wtedy. I proszę panów, a że ja już miałem wykształcenie jakieś, miałem już małą maturę, no to mnie powiedzieli, słuchaj, jak do wojska cię weźmiemy, masz małą maturę, a Niemcy w Warszawie byli. To znaczy, skierujemy cię do szkoły oficerskiej. I rzeczywiście, wie pan, skierowali mnie przez taki punkt zborny, proszę pana, do Lublina i byłem na Majdanku. Stałem na Majdanku, bo tam wojsko zajęło ten Majdanek. Tam były te, wie pan, pozostałości. Wie pan, wyłączam. I proszę pana, i stałem na Majdanku. I z tego Majdanka przyjeżdżali tak zwani kupcy, no i kierowali do jakichś szkół. I proszę panów, ja się znalazłem w szkole, oficerskiej szkole łączności w Zamościu, którą skończyłem już po wojnie. Skończyłem, bo wie pan, mnie w listopadzie powołali do wojska, a w maju się skończyła wojna, w maju. To ja już zostałem w tej szkole oficerskiej. I proszę pana, no i była taka historia, że jak to się odbyło. Proszę panów, skierowali mnie do tej szkoły, skończyłem tę szkołę z wyróżnieniem, bardzo dobrym skończyłem. I proszę pana, powołali mnie do jednostki wojskowej, ludowej w Krakowie, 17. Dywizja Piechoty to była. Ale tam było krótko, bo w dywizję rozwiązywali i trzeba było oficerom dać inne zaangażowanie. I ja zgłosiłem się w wojsku do zwolnienia z wojska, bo chciałem studiować, bo zacząłem po niecałym roku w Wawelberga szkołę w Warszawie. I proszę panów, oni mnie nie chcieli skierować nigdzie, powiedzieli, wy macie wykształcenie, macie maturę, to znaczy będziecie w wojsku, ale wy napiszcie, mówi, podanie do Ministerstwa Obrony Narodowej, to tam będzie utworzona taka kompania oficerska, której będą już mogli ci, co na studia się nadają, mają już szkoły pokończone, to tam przeniosą was wtedy tam i będziecie służyć wojsku, ale jednocześnie będziecie się uczyć. Będziecie chodzić do szkoły, a w wojsku normalnie pracować. I proszę panów, ja miałem napisać to podanie, nie napisałem, wie pan, i mnie przenieśli, po paru tygodniach mnie przenieśli do Warszawy i zatrudnili mnie w MONie. Pracowałem w MONie, wie pan, wysoko. I proszę panów, no i było tak, że miałem kontakty z Winem, bo wszyscy ci moi, ja to panu wspominałem, cośmy zakupowali tą broń, to wszyscy ci, co tam wtedy kopali, było ich sporo, nazwiska pamiętam, to proszę panów, byli wszyscy winowcy, byli wszyscy winie. No i mnie traktowali, wie pan, już jako swojego człowieka winie i byłem. No i proszę panów, i takie były ciężkie śledztwo, mnie aresztowali wtedy w lipcu 1948 roku. Aresztowali mnie, proszę pana, za kontakty z winem i że winem jestem. W więzieniach spędził pan 8 lat swojego życia? Tak, 8 lat, proszę panów, siedziałem w więzieniu. Miałem karę śmierci. Ułaskawiony byłem przez Bieruta na dożywocie. Sąd Najwyższy zatwierdził, a pisał mi odwołanie do sądu. Pisał mi Siłanowicki, bo ja byłem młody, wie pan, ja nie wiedziałem, jak napisać to odwołanie do Sądu Najwyższego. Siłanowicki mi pomagał, bo my zezwolili mu i myśmy wysłali to. I Sąd Najwyższy nie uwzględnił, tylko zatwierdził wyrok śmierci, do wykonania wyrok śmierci. I proszę pana, i dopiero ostatnia instancja, Bierut, było pisane, tam moja rodzina dalsza pisała, i mnie Bierut ułaskawił na dożywocie. Miałem cały czas dożywocie, siedziałem 8 lat. 8 lat siedziałem w więzieniu, byłem torturowany w śledztwie, bardzo byłem torturowany w śledztwie. Tak, proszę pana, rzeczywiście wydali mnie ci, co byli aresztowani z winu, bo nie, byli tacy, co wie pan, nie znosili, nie wytrzymywali tortur. I ja mogę nazwisko nawet powiedzieć, kto mnie podłożył do UB. A później była dalsza historia, wie pan, to było rzeczywiście bardzo skomplikowane. Ja myślę, że o tej historii będzie nam jeszcze dane porozmawiać. Chciałbym jeszcze do Poznania na moment się przenieść i państwa również. Panie generale, a jak było z pańską wolnością po tym pseudo-oswobodzeniu czy wyzwoleniu?
No, rozpocząłem studia. Naturalnie z miejsca się zaangażowałem i w akademickim związku kombatanckim, prawda? No, ale nie tylko, bo przecież część powstańców wróciła. No, no i druga konspiracja. Broń mieliśmy, ta broń do dzisiaj jeszcze jest zmagazynowana w Warszawie, prawda? Broń mieliśmy, no ale, przepraszam, to była organizacja polityczna, Młodzież Wszechpolska, także dość łagodniej, natomiast, prawda, postawę wyroków i tak dalej stanowiła broń. Proszę zwrócić uwagę, że byliśmy aresztowani z miejsca w 1946 roku przed pierwszymi wyborami sfałszowanymi. I tak i myśmy skorzystali, ale po referendum. Myśmy skorzystali z amnestii. Także nie było tej kary śmierci żadnej, nie było. Natomiast nieco inaczej to potem wyglądało w życiu osobistym po powrocie. Ale udało się i po prostu nie dałem się do dzisiaj. I to jest piękne. Spokojnie, dobrze sobie radę daję. Czy władza ludowa o panią się próbowała upominać, czy nie? W inny sposób mi dokuczyli. W 1948 roku zrobiłam maturę i zdawałam na Politechnikę. I znalazłam się na liście tych, którzy zdali, ale są nieprzyjęci z powodu braku miejsc. Jeszcze trzech profesorów znało mojego ojca, więc poszłam do jednego z nich i zapytałam się, jakie ja miałam stopnie. I odpowiedź dostałam taką, 4,4 plus 4,5,5. I wtedy ja powiedziałam, to ja w takim razie, czy im się podoba, bo im się przede wszystkim mój ojciec nie podobał, chociaż jego zabili jeszcze w czasie wojny, ale to był legionista, z którego by oni chętnie pasy dali. No i ja powstanie z Armii Krajowej, więc w ogóle dla takich nie ma miejsca na Politechnice. Więc ja sobie poradziłam w ten sposób, że się, że chodziłam na ćwiczenia, na wykłady. Nikt z moich kolegów nie wiedział, że ja nie jestem studentką. Jak był egzamin, to szłam do kwestury, kupowałam blankiet egzaminacyjny i przychodziłam na egzamin. I pan profesor mnie egzaminował, po czym prosił o indeks, a ja go szukałam, nerwowo szukałam, nie zapomniałam, ale mam blankiet. I w ten sposób zaliczyłam 3 semestry. I miałam tych blankietów od groma i w końcu poszłam do dziekana i się naskarżyłam. I on widział, że ja jestem studentką, czy się komu podoba, czy nie. Bardzo im się nie podobało, ale w ciągu 2 tygodni dostałam indeks. Tak się obroniłam przed komunistycznym złem, które chciało mnie niszczyć. Takie były moje. Może sekundę tylko. Pewarów, ja wyszedłem z więzienia, nie mogłem pracy dostać. Potem w końcu dostałem pracę. Ale nikomu nie mówiłem, gdzie będę pracował. Ja mam ciekawą teczkę, wie pan, z IPN-u, zaplombowaną, gdzie mam cały zbiór, mam nawet donosy na mnie w języku rosyjskim pisane. Na mnie donosy, do informacji wojskowej. Proszę panów, i byłem, pracowałem później w Hucie Warszawa, wie pan. I proszę pana, i był taki numer, że proszę pana, w 56 roku, po wypuszczeniu mnie z więzienia, zgłosił do mnie kolega, który siedział ze mną w więzieniu. Na początku, w 1948 roku, jak byłem aresztowany. I on też był w winie, wie pan? I proszę pana, on przyjechał do mnie z zadaniem, teraz już ja wiem, przyjechał z zadaniem, bo są meldunki na mnie przez UB podawane, że nie wiemy, gdzie będzie pracował, nie wypowiada się, a ja nikomu nie mówiłem, bo się bałem. I proszę panów, i on się zjawił u mnie w domu, ten kolega mój, który siedział w więzieniu ze mną. I proszę pana, pytał się moich rodziców, gdzie ja będę pracował, a rodzice mieli nikomu nie mówić, bo ja nie mówiłem, gdzie będę, bo się bałem wszystkich. I proszę pana, był taki numer, że mu rodzice powiedzieli, że ja będę pracował. Wie pan, jest meldunek później tego ubowca do swojego rzeka. Już wiemy, gdzie będzie pracował. Będzie pracował w Hucie Warszawa. I proszę pana, ten kolega mój, zaprzyjaźniony ze mną był, więcej do mnie się nie zgłosił, nawet adresu nie znał, gdzie mieszka i znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
Był w Stanach Zjednoczonych, wie pan. I proszę pana, ja nie wiedziałam o tym. Po 20 latach żeśmy się odnaleźli przez przypadek. Mnie powiedziała jedna pani, która mu tam prowadziła sprawę jego rozwodową. I proszę pana, i mnie powiedziała, i teraz ja już wiem, to on mnie zakapował. Przyjechał, że ja będę pracował w Hucie Warszawa. Mam to, że on doniósł to. I dlatego i napisał, już wiemy, gdzie będzie pracował i tam jest meldunek. Proszę państwa, chciałem tak, bardzo serdecznie cały czas podziękować za to wyjątkowe spotkanie. Proszę? Mam nadzieję, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz, nie dwa i nie trzy dane nam będzie się spotkać. No mamy. Proszę pana, ja w 2014... Bardzo dziękuję. Ja w 2014, druga część programu ja w 2014 roku miałem... Naszym wspólnym obowiązkiem jest zastanowienie się nad sensem tego dzisiejszego wydarzenia, a także powstania warszawskiego, odkrycie tego sensu. Muzeum Powstania Warszawskiego musi być ośrodkiem myśli patriotycznej, patriotyzmu w najlepszym, nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Kolejni państwo i moi goście w studiu. Jan Kasprak, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór, witam Jacek serdecznie. Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Represjonowanych w PRL. I więźniów politycznych. To jest nowum, nowe muzeum, które wreszcie się doczekało otwarcia przy ulicy Rakowieckiej 37. Paweł Michalik, Karat, warszawski artysta hip-hopowy, działacz społeczny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Łodzi Aleksandra Lilu Agaciak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Kiedy słuchała pani tych wszystkich świadectw, co pani czuła? Dla mnie niezwykłe jest choćby to, bo jako wokalistka mogę tu powiedzieć, że jednak muzyka jest ogromnym nośnikiem emocji i bardzo ważnych dla nas rzeczy. Jak pani Szczepanowska przed chwilą opowiadała niezwykłą historię, jak powstańcy śpiewali piosenkę z wielką żarliwością i wydaje mi się, że od tego jest też ta piosenka. Ta piosenka ich niosła do walki i teraz ta piosenka u nas, nasza piosenka, ma jakiś tam obowiązek nieść ich historię dalej. I te historie są na tyle niezwykłe, że naprawdę, naprawdę powstają przefantastyczne piosenki. Jakie te piosenki powstają? Powstają piosenki na temat patriotyzmu, na temat między innymi właśnie Powstania Warszawskiego. Mówię w swoim imieniu, także w imieniu innych raperów. Wiem, że wiele powstaje utworów na ten temat i jest to moim zdaniem bardzo pozytywny przekaz dla młodych ludzi, którzy widzę też bardzo identyfikują się z powstańcami, z bohaterami, chcą czerpać z nich swoje wzorce, także myślę, że jest to bardzo pozytywna sprawa. To jest nauka historii przy okazji lekcja patriotyzmu? Myślę, że tak, jak najbardziej. A czego jest w tym więcej, historii czy patriotyzmu? No myślę, że bardziej może patriotyzmu. Wiadomo, przez taką muzykę może nie zgłębią aż tak bardzo tej historii, ale mogą jakby zaszczepić się, później sięgnąć po literaturę, po filmy, czy chociażby pójść na spotkanie z kombatantami. Ja też staram się organizować różnego typu takie spotkania. Panie ministrze, mamy wiedzę, ile bohaterów tamtych dni, tamtych wydarzeń odnalazło się w nowej rzeczywistości, ilu zginęło już w tej nowej rzeczywistości? Mamy do nadrobienia ogromną lukę, która trwała, myślę, 25 lat. To znaczy, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie zatroszczyliśmy się w sposób właściwy o naszych prawdziwych bohaterów, o nasze brylanty. Wtedy żyli jeszcze w większości wszyscy ci, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, ci, którzy nie zginęli. Nadrabiamy te lata zaniedbań, nadrabiamy lata zaniedbań również w tym sensie, aby nieść pomoc, konkretną pomoc kombatantom, weteranom, żołnierzom Powstania Warszawskiego. To wspaniałe, o czym tutaj państwo mówili, że młodzi ludzie znajdują w powstańcach warszawskich, znajdują w weteranach swój punkt odniesienia, swoje źródło wartości, źródło siły. Dodajmy, że takim przełomem był rok 2004, kiedy decyzją ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego zbudowano Muzeum Powstania Warszawskiego. To był ten początek opowieści, wspaniałej opowieści o Powstaniu Warszawskim i od tamtej pory nikt z młodych serc już Powstania Warszawskiego nie wymarzy. Do tego doszła jeszcze tradycja wspaniała żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. W tej
chwili żyje około 3000 powstańców warszawskich, ale jest to oczywiście jeden z procentów dużej grupy weteranów walk o niepodległość, których mamy ponad 46 tysięcy, a łącznie kombatantów żyjących w Polsce i poza granicami 311 tysięcy. To jeszcze duża grupa, którą musimy się zaopiekować, którą się troszczymy, której staramy się pomóc. Mówię o tym dlatego, że od mniej więcej 2 lat budżet państwa po raz pierwszy po 1989 roku przeznacza znaczące kwoty na to, aby nieść pomoc kombatantom w indywidualnych przypadkach, aby pomóc im kupić leki, aby pomóc im dostosować mieszkanie do potrzeby osoby niepełnosprawnej. Nigdy wcześniej, nigdy przed rządem Prawa i Sprawiedliwości tak wysokie kwoty na ten cel nie były przeznaczane. Jeżeli chodzi o powstańców warszawskich, mamy nowy program wdrożony w zeszłym roku z PGNiG. Powstańcy warszawscy są zwalniani z opłat za gaz. To jest bardzo piękny ukłon i spółki, jaką jest PGNiG, i Urzędu do Spraw Kombatantów wobec tych, którzy walczyli o Warszawę, walczyli o wolność. I wreszcie, bo głośno jest ostatnio o ustawie o domach pomocy społecznej, tak aby kombatanci mogli za nie nie płacić, bo teraz, jeżeli los tak sprawi, że trafiają do domu pomocy społecznej, wówczas zabiera im się 70% ich uposażenia, skromnej zazwyczaj emerytury i renty. Otóż przygotowany jest program rządowy, który już za chwilę zostanie przedstawiony parlamentowi, na mocy którego nowelizacja ustawy o domach pomocy społecznej nastąpi i wszyscy weterani walk o niepodległość będą zwolnieni z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. Jesteśmy im to winni. Jesteśmy to winni bohaterom naszej wolności. Dzięki nim mamy wolność. Szkoda tylko, że po latach zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy wobec nich jakiś dług. To jest przykre, że po latach, ale dobrze, że jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że zaciągnęliśmy jako nasze pokolenie i pokolenia wcześniejsze ogromny dług. Dług wdzięczności. Wdzięczności za niepodległość. Nadrabiamy zaległości. Panie dyrektorze, generała Sikorskiego pytałem o to, jak potoczyły się dalsze losy tych bohaterów roku 44, tych 63 dni. Dla jednych to był czas zakończony, dla innych to była kontynuacja, dla innych jeszcze to był początek. Początek czego? Dla tych najmłodszych był początek walki o niepodległość, ponieważ w momencie, kiedy ich ojcowie nie żyli albo siedzieli w więzieniach, oni kontynuowali walkę o wolną Polskę. Ale dla wielu powstańców warszawskich, dla wielu żołnierzy tej najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa, 45 rok, koniec wojny w Europie, wcale nie był końcem wojny. Oni zamiast iść na defiladę zwycięstwa, iść w aleje i defilować, cieszyć się z końca wojny, ze zwycięstwa nad Niemcami, nadal byli w lesie. Nadal byli w konspiracji, byli tropieni jak łowna zwierzyna przez bandytów z NKWD, z UB, z KBW, z milicji. Ginęli gdzieś w lasach, gdzieś na łąkach, zabijani w czasie obław, a niektórzy, którzy mieli mniej szczęścia, byli aresztowani, przechodzili katorgę, przechodzili rzeczy straszne. Nie tylko na Rakowieckiej? Nie tylko na Rakowieckiej. Praktycznie w każdym powiatowym mieście w Polsce były katownie UB, gdzie mordowano ludzi w sposób okrutny. Nie miejsce i czas, żeby o tym opowiadać, ale taką... To wszystko tak jak w pigułce, ta ogrom zbrodni komunistycznych wobec żołnierzy Armii Krajowej, wobec żołnierzy niezłomnych, to jest pałac cudów na Mokotowie, właśnie w tym areszcie śledczym Warszawa-Mokotów. Pałac cudów przez więźniów tak nazwane, ponieważ oficjalnie był to pawilon śledczy. Dlaczego pałac cudów? Ponieważ tam bandyci z UB z ludźmi robili, wyczyniali cuda. Tak jak teraz trwają prace poszukiwawcze zespołu profesora Szwagrzyka na terenie aresztu śledczego Warszawa-Mokotów. W tej chwili są robione odkrywki w dołach śmierci. W dołach śmierci z 2 sierpnia 1944 roku. Tam Niemcy po wejściu na teren więzienia dokonali masakry. Zabili około 800 więźniów, którzy tam wtedy siedzieli. Nieliczna grupka uciekła, wywołując bunt i przez dachy Mokotowa przedostała się na teren objęty przez powstańców.
I proszę Państwa, co znajdujemy w tych dołach śmierci? One były w kwietniu 1945 roku w większości ekshumowane. Odnajdujemy pamiątki po tych ludziach, które tam zostały w dołach, ale odnajdujemy też pojedynczy szkielet. Pojedynczy szkielet w kilkanaście lat temu, rozorany przez koparkę w czasie kopania dołu pod jakąś instalację elektryczną. I to jest taka dziwna sytuacja. Ten szkielet leży mniej więcej w połowie szerokości tego dołu śmierci, w którym leżeli zamordowani więźniowie Mokotowa przez Niemców. Jest duże prawdopodobieństwo, że jest to ofiara zbrodni komunistycznej wrzucona po prostu do miękkiej ziemi w miejscu, gdzie leżeli ludzie zamordowani przez Niemców. To wszystkie te prace poszukiwawcze, badawcze są jeszcze przed nami. Przed nami jest jeszcze ogromny teren do sprawdzenia na terenie byłego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów. Tej Golgoty Warszawy, Golgoty Polskiej, ponieważ tam jak w Soczewce skupia się ogrom zbrodni popełnionych przez dwóch okupantów, przez dwa totalitaryzmy, które dotknęły Polskę. Niemiecki faszyzm i sowiecki komunizm. Miejmy nadzieję, że sprostamy temu wielkiemu obowiązkowi wobec naszych bohaterów postawienia dla nich pomnika. I to muzeum, które budujemy, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ma być właśnie takim pomnikiem. Pomnikiem postawionym żołnierzom walczącym o wolną Polskę. Ludziom, społeczeństwu polskiemu, które walczyło o wolną Polskę. Jest szansa, że artyści, młode pokolenie pomogą w tej inicjatywie? No jak najbardziej. Ja myślę, że jak najwięcej. Dajmy szansę. Pani Aleksandrze, panie Aleksandrze, bardzo proszę. Ja się jak najbardziej właśnie chciałam tutaj zdeklarować, że przede wszystkim z projektem Panny Wyklęte na pewno te pomniki będziemy dalej stawiać. W tej chwili jesteśmy w trakcie prac nad kolejną płytą, nad Pannami Shoah, czyli nad płytą, która będzie opowiadała historię Polaków ratujących Żydów, Polek głównie, bo akurat ten projekt skupia się na historiach kobiet. I również chciałam powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że każdy z nas, naprawdę każdy, może być patriotą. I naszym obowiązkiem, obowiązkiem artystów jest mówienie o tym, że każdy z nas może być patriotą. Ja jestem liberałem społecznym, ja jestem ateistą, a patriotą jestem również. I mogę mówić te historie, opowiadać te historie i mogę pamięć o tych ludziach nieść jednak piosenką. Więc pamiętajmy o tym, że te pomniki powinniśmy stawiać wszyscy wspólnie, ręka w rękę i szanować pamięć tych ludzi, którzy dla nas wszystkich zdobyli tę wolność tak naprawdę. Panie Pawle? No ja jak najbardziej myślę, że trzeba właśnie poprzez muzykę, jakąkolwiek to wykonuje, mówić o naszych bohaterach, o tych, którzy walczyli o naszą wolność, którzy niejednokrotnie oddawali życie za naszą ojczyznę czy za nasze miasto, tak jak powstańcy warszawscy. Jeżeli chodzi o mnie, w przygotowaniu jest już druga płyta, która prawdopodobnie wyjdzie 11 listopada i będzie dużo utworów poświęconych właśnie bohaterom, między innymi także żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym, bowiem jest to bardzo istotny fragment naszej historii, o którym dopiero od niedawna tak naprawdę się teraz zaczęło mówić, bo jeszcze przed paroma laty prawie nikt o tym nie mówił, nie wspominał, a teraz myślę, że bardzo mnie to cieszy, coraz więcej jest i filmów i jakiejś tam muzyki, także na każdym koncercie również staram się właśnie oddać hołd poprzez chociażby okrzyki "Cześć i chwała bohaterom, Armiu Wyklęta, Polska i Warszawa o was pamięta". To samo, co też bardzo mnie cieszy, też w jakiś tam sposób też się do tego przyczynia, bowiem jestem też kibicem i widzę to samo jest na stadionach, oprawy są przygotowywane właśnie w takie, żeby uczcić, żeby kultywować naszych bohaterów. No i dosłownie jedno zdanie, panie dyrektorze. 5 sierpnia o godzinie 10 na terenie Mokotowa, na terenie dawnego aresztu, a teraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych, organizujemy mszę w intencji wszystkich więźniów Mokotowa zamordowanych w tej katowni
niemiecki i sowiecki. Będziemy wspominać wszystkich i powstańców warszawskich, takich jak Witold Pilecki, jak generał Nil. Będziemy wspominali żołnierzy wyklętych, którzy byli powstańcami i którzy później kontynuowali walkę o niepodległość. To był program serdecznie minęła 20. Bardzo dziękuję Państwu. Państwu przed telewizorami spokojnej nocy życzę, a już w tej chwili w imieniu Ewy Bugały zapraszam na program Nie da się ukryć. Dobry wieczór.